I on ma... Witamy serdecznie. Dziś mamy 22 dzień sierpnia 2024. Jest live na Facebooku. Bogdan Ciecierski, zapraszamy. I temat właśnie jest, dlaczego Jezus Chrystus nie może być Panem, bo jest Królem nad Królami. No i właśnie dzisiaj słuchałam Radio Maryja, włączyłam rano i ksiądz powiedział Pan Syn nasz, czyli na Syna mówi Pan Syn. No jak to Pan Syn? No i właśnie w słowach zdradzają właśnie księży i jeszcze powiedział, że Jezus Chrystus jest Jego bratem, dlatego uniżają Chrystusa wszystkie religie, dlatego, bo nie chcą Mu służyć, chcą się zrównać właśnie w miejsce Chrystusa weszli i chcą się zrównać z Chrystusem i się porobili jako nauczycielami i nauczają. No, a my mamy królować, jakby uznali Jezusa Chrystusa za króla, to królowanie znaczy służyć. I by musieli służyć jeden nad drugim, jeden drugiemu, a nie nad drugim panować. Tak jak właśnie w religiach mają tych przywódców religijnych i panują nad waszą wiarą. A w Chrystusie jesteśmy wolni w Jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości, w Jego naukach jest wolność prawdziwa. A religie zniewalają. No i dlatego ostrzegamy, głosimy, mówimy, żebyście byli wolni w Chrystusie i nie iść, i żebyście nie szli za człowiekiem, za księdzem, za pastorem, za nami, tylko budowali sobie wiarę na baranku, na Chrystusie, na Bogu prawdziwym, Królu, bo Pana dopisali i wszystkie religie chcą panować, chcą mieć Pana, bo panują nad wami i nad waszą wiarą. Więc idźcie za barankiem, słuchajcie tego dobre, to się trzymajcie, badajcie duchy. Zapraszamy na Facebooka. Bogdan Ciecierski nagrywa live'y, ostrzega. Jest prowadzony duchem prawdy i przekazuje słowo prawdy za darmo. Jak wierzycie w Boga, bo wszyscy prawie mówią, że wierzą w Boga, no to sprawdzajcie, badajcie, czy tak się rzeczy mają. No bo jak chcecie wierzyć po swojemu, czy tak jak powinniśmy uwierzyć, przykazania Boże w sercu? Bo jak brat Bogdan mówi, dobrze, przekazuje słowo prawdy i wy wierzycie w Boga, to poznacie po głosie, czy te słowa są z Boga, czy prawdę mówi, czy kłamie. No, dlatego nie osądzajcie, nie zapierajcie się swej wiary, tylko idźcie i przekazujcie, głoście dobrą nowinę. Mówcie, jak macie coś do kogoś, bo my jesteśmy otwarci na rozmowę. Nie lękamy się. Jak coś źle mówimy, to przyjmujemy skarcenie. Bo nie jesteśmy jeszcze doskonali. Tylko doskonały jest nasz Bóg Chrystus, Król nad Królami. Pana wyrzucamy z mózgu, Jehowę wyrzucamy, Allaha, Buddę, fałszywych bogów, bo tylko jeden jest Bóg prawdziwy dla rodzaju ludzkiego. To jest Chrystus, ten prawdziwy, którego Maria urodziła ponad 2000 lat temu, ma jeden tytuł, Bogu Rodzica, Bogu urodziła Syna. Nie mamy jej czcić, ani kulty sprawować, bo ani się do niej modlić, bo jeden jest
prawodawca i sędzia, Bóg Chrystus, Król nad królami, i mamy Go słuchać, naśladować, kierować się Jego miłością, bo tylko w Jego miłości jest życie, Chrystusowej miłości i w Jego prawdzie. Dobrze, posłuchajcie. I zapraszamy na Boga jest. Ja mam Ducha Facebooka Jana. Bogdan Ciecierski na live. Objawienie 19:4-23 starszych. 1 Piotra 5 rozdział 1-3. Tak, Andrzej Kaczyński jest młody, to za 5 lat siedzisz w Piśmie Świętym, ale tak Polska się słuchała, bo tobie pisali, dzisiaj masz książki, a ja tylko tą książkę, na każdej książce ci pokażę Chrystusa, Jego boskość, Ojcostwo, Królestwo. Także na książce Świadków Jehowy Królestwo. I tym królem, Rzymian 14-17, bo Królestwo Boże to nie dzień picia, ale sprawiedliwość, prawda, miłość i tak dalej.